Jak, Kasiu? Zbieramy się. Ostatnie pakowanie. Godzina 4:40. 4:40. Staliśmy o 4:00. Zawsze dajemy informacje. Jaka temperatura? 9 stopni. Słońce zaczyna wschodzić. Rowery są przygotowane. Czy śmieci do wyrzucenia? Ciekawe, czy się zmieścimy. Poziom 0, peron 3, level 0, platform 3. I co, jak nastroje w pierwszych godzinach urlopu? Już jest 12, czyli jedziemy 7 godzin, już ponad. I w ogóle nie czuję, że tyle jadę. Chyba, że się coś liczę i odejmuję. Co robiłem? No. Przez te 7 nie spałem, bo ja nie potrafię spać w transporcie publicznym. Zresztą w indywidualnym też ciężko. Tam nie te gabaryty. No ale trochę posłuchałem muzyki, poczytałem, oglądałem śmieszne kotki. Zjadłem kanapkę. My? Świnoujście. My pakowaliśmy się. Początek naszej rowerowej przygody. I jak się jechało, jak podsumowujesz? Fajnie. 9 godzin? Trochę pod światło jest ciemno. 9 godzin, ale powiem ci, że jestem mniej zmęczony niż po podróży lotniczej. Z tanimi liniami po 2 godziny lecieliśmy. No widzisz, jak fajnie. Ale nic nie spałeś w pociągu. Szkoda. Będzie dobrze. Dobra, pakujemy się i ruszamy. Zbieramy się, jedziemy do Świnoujścia, w centrum, czyli na przeprawę promową. Ja jestem w Niemczech, a Kasia jest w Polsce. Tak. Paszportu Kasia zapomniała, dlatego no niestety, nie proszę nie przekraczać. Tak jak w piosence? Nas granica. Z tego miejsca zaczynamy R10. Plan jest taki, aby dojechać do Helu. I dajemy sobie na to, nie wiem, tydzień. Zobaczymy, jak będzie szło. Chcemy pomalutku pozwiedzać, pojeździć. Musimy się przebrać, bo przyjechaliśmy, jest cieplej niż na południu. Więc no, krótko mówiąc. Miasto się budzi do wakacji. Już widać lekko wakacyjny ruch. Wszystko pootwierane. Kasia próbuje dojechać. Wschodnią stronę Świnoujścia i potem już jedziemy do Międzyzdrojów. Przygotowani na wieczór. Woda. Konserwa. Spacerek. Poszukiwanie miejsca noclegowego. Co? Za spotkanie. Zdróweczko. Proszę bardzo. Dla mnie? Tak. No i to się szanuje. Dziękuję. Proszę. A my pomału. Pomału do spania. Przygotowaliśmy sobie spanko. Thank you.
Ostatnie dopakowywanie. Zbieramy śmieci i jedziemy dalej. Bardzo wiecznie. Miało delikatnie falować, wręcz bujać. A jest jak na sztormie. Taki był plan. Kasia spakowana. Ja też jestem spakowany. Kaski i jedziemy. Dobra, na śniadanko? Na śniadanko. Dzisiaj bułki z żółtym serem. Dzisiaj kochasz i z papryką. Tak, bułki czyli, z serem i papryką. Czyli dzień jak czyli dzień. Idziemy w opór turystycznie. Tak. Nawet się wyspaliśmy, chociaż budziliśmy się w nocy mocno wiało. Wstawałem, no dwa razy wstawałem, żeby poprawić tarpa, bo wiatr się dostawał do środka. No ale już później przysypałem mocniej piaskiem i wszystko w porządku. Mamy godzinę już 10:10 prawie. No i tak powiem wam, że szybko czas leci z rana. Tak się wydaje. Tak się, no nie, no jeszcze nic nie przejechaliśmy prawie, pół kilometra. No ale chcieliśmy zjeść najpierw śniadanie, więc nadarzyła się okazja, bo jest fajna wiatka, taka turystyczna dla rowerzystów. No i co, no i sobie na takiej wiatce posiedzimy, zjemy herbatę, wypijemy kawę, zjemy śniadanko, no i ruszamy potem dalej w trasę. R10, dzień drugi. Ruszamy. O, wiaterek w plecy. To lubię. Jak ci się podoba molok w Międzyzdrojach? No piękne. Panienko, dzisiaj trochę chłodno. No dzisiaj trochę tak rzeźko. Już się wczoraj się cieszyliśmy, że pogoda super, że cały tydzień ma być ładna. No, ty się pochwaliłeś wszystkim. Tak, już wszystkim napisałem, że no, będzie cały tydzień ładnie. Pogoda nam udała, a tutaj na drugi dzień już mamy, no nie wiem ile jest stopni, jest 17, 16. Ktoś nam pożałował. Tak, no ktoś nam pożałował, dokładnie. Jak nastroje, Kasiu? Dobrze, a co pyta? Widzowie są ciekawi, jak ci się jedzie. No, na razie 7,5 km, na razie ludzi. Ludzi, nie? A tobie? No mi też dobrze. Nie jest ciężko. Wiatr, nie ma wiatru, bo jesteśmy w lesie, w Olińskim Parku. Trochę odmiany, bo od rana tak wiało, że trzeba było uszy chować. Do zagrody żubrów nie wchodzimy, nie mieliśmy tego w planie. Jedziemy dalej w kierunku Międzywodzia, tak? A nie wiem, nieustalone. Ja myślę, że Międzywodzia. Uzupełnianie zapasów i energii. Piwko.
Dino to jest klasa, trzeba przyznać. W tym roku jestem fanem piwek Zero. Minęliśmy Międzywodzie i jedziemy sobie w kierunku Kołobrzegu. Jesteśmy teraz w Dziwnowie. Pozdro dla dziwaków. Ulica Dziwna. O, w Dziwnowie na Dziwnej. A ty chcesz Somersby. Wszystko, to co, zdrówko za spotkanie. Zdrówko. Korzystając z chwili czasu, tutaj przybliżymy troszkę, jak się spakowaliśmy. Ja mam dwie sakwy, 20-litrowe Ortliba i worek wodoszczelny. W prawej sakwie mamy wszystko na biwak potrzebne, czyli śpiworek, materace, tarp, poduszki, garnki. W lewej sakwie mamy jedzenie, bluzy, co kosmetyki. Tam jeszcze mamy? Kosmetyki. W worku mamy dwa śpiwory tylko. Na rowerze mam jeszcze 5 koszyków na bidon. W tym dolnym przewożę herbatę, kawę, kuchenki, woreczki, co tam jeszcze jest, łyżeczki. Pod siodełkiem mam dętkę, zestaw napraw, no taki zestaw napraw. Dwa koszyczki się przydają, jak sobie dokupimy coś dodatkowego do picia. No i właściwie tyle, no i pompka przymocowana do ramy. A Kasię spakowaliśmy na lekko. A już tak nie dętkę do ramy, w tylnym worku ma nasze rzeczy do spania i są tam rzeczy tylko do spania. Ten worek ściągamy tylko wieczorem. W sakwiewce na ramę podręczne jedzenie, batoniki, przekąski, przegryzki. Dwa bidony półlitrowe i na kierownicy worek 10-litrowy. I w tym worku mamy ubrania na rower na zmianę. I właściwie tyle. Mieliśmy szczęście. Przeszliśmy przez most, zanim go podnieśli. Dziwnów. Most zwodzony, a samo miasteczko takie o. Nie jest jakieś takie super urokliwe. Z Dziwnowa do Kołobrzegu troszeczkę piachu w lesie. Sucho jest bardzo, no i się tego piasku zbierało dużo. No ale krótki odcinek przebrnęliśmy i już się wydaje, że jest troszkę lepiej. To zdrówko za spotkanie. Kawka z widoczkiem. Tak jest. Tu mamy. No kawka z widoczkiem. I to nie byle jak. Nie byle jak restauracja. Kawiarenka. Jak się jedzie z takim obciążeniem? Podczas jazdy go nie czuć. Najgorzej jak się przenosi rower. Ale nie przenosimy go zbyt często. A gdzieś ty go przenosił? W prawo na lewo. Nie, w porządku. Nie czuć takiego obciążenia. Koła się kręcą. Jesteśmy w Pobiorowie. No, letni klimacik już czuć. I do Pobierowa jechało się właściwie cały czas leśnymi dróżkami. Tutaj klimat się Kasi podoba w Pobierowie. Tylko domki. Nie stragany, nie molochy. Zapiekanka 25 zł w Pobierowie. No to tak nie tanio. Trząsacz witamy. O, standardowo. Lody, pierdoły, ruiny klasztorów Trzęsaczu. Pisali, że był wybudowany 2 km od morza. Nie wiem, w XV wieku, w XVI. No dzisiaj jest od morza 50 metrów. A pewnie gdyby nie zabezpieczenie, to już by go nie było. A została ostatnia południowa ściana. Fajny ciąg pieszo-rowerowy, szeroki, no i z góry, co też nie jest bez znaczenia, ale uwielbiają tutaj blokować wszystko.
drogi, chodniki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się wyłamię i wodę kupię. Kartą zapłacę. 3,05 zł. Dzięki, miłego dnia. Do widzenia. Wody idą. Radosny pociąg. Dzisiaj Dźwiżyno to nasz cel, czyli jakieś 85-90 km przejedziemy. No jeszcze z godzinkę, może półtorej, czyli tak na godzinę 19 będziemy. No i tam się będziemy rozlokowywać. Co, dobra? Dobra się kucharzowi udało? Powiedz, kucharz top. Jest. Daję 5 gwiazdek. Chlebuj z Biedry, ulubiony. Piotrusiowy. Herbatka. Na później chipsik i piwko zero. I co? Smacznego. I co, Kasiu? Dzień dobry. Śniadanko dzisiaj? Dzisiaj. Co będziesz jeść? Jajeczko jedno. Nie wiem, do góry jest duże. Do góry jest duże. Zaraz coś sobie nabierzemy. Cześć, Kasiu. Dzień trzeci. Zaczynamy w Dźwiżynie, tak? Tak. Zaczynamy w Dźwiżynie. Śniadanko motywacyjne. Śniadanko motywacyjne. Wygląda... Nie najgorzej. Bardzo smacznie. Zobaczymy, jak będzie smakowało. Bardzo fajna restauracja. Mamy nocleg nad tą restauracją. Bukowany w sumie na ostatnią chwilę. Kto? Kasia. Kasia chciała zabukować, no ale w sumie dobry pomysł, bo sobie odpoczęliśmy, wykąpaliśmy się, przepaliśmy rzeczy, które wymagały uprania. No i będziemy sobie teraz jeść. I jak oceniasz śniadanko? Śniadanko to bardzo dobre. Pakowanie. Jest z tym roboty, nie, Piotruś? Zależy kto co robi. No, nadzór musi być. Ja mam trochę więcej roboty niż ten jeszcze goły. Tego dopiero będziemy ubierać. I co, jesteśmy gotowi do drogi? Tak, pojedziemy. Dzisiaj spakowani jesteśmy. No, jesteśmy też mocno w kurzu. No. Widzę, jak ty targały rowerem po plaży. No właśnie, ten kurz chyba nie jest z plaży. No ale już jesteśmy spakowani i gotowi do drogi. No to co? Ahoj. Jedziemy.
kawę i zium. Tak jest, koło przecież. Pierwszy większy przystanek dzisiaj. Ludzie się opalają, a tak dosyć dzisiaj mocno wieje, ale nie boją się. Za szybko. Bo ja chcę ją nagrać. Tutaj jest koło brzegu, to z pieszymi ciężko. Tak wchodzą pod na ścieżki rowerowe. Nawet nie patrzą, czy ktoś jedzie. Podobno teraz nas czeka najfajniejszy odcinek trasy. Właśnie do Sianorzędów. No ja tak mówię, bo tak wyczytałem. I zaraz zweryfikujemy. Okrycia. Trzeba się do... Docieplić? Docieplić. Przed wiatrem uchronić. O, ale mi dobrze. Takie teraz żeby, budują wszędzie tak molochy. Tak, w sensie jak? Tak, w sensie, żeby tak stać i przyjmować słońce. Krem z filtrem użyłeś? Użyłem. A nie zgubiłeś rękawiczek? Tam leżały jakieś, ale nie wiem, czy to twoje. To moje. Zgubione rękawiczki numer 3. Twoje? Moje. No. Ja mam za dużo obowiązków. Wisisz mi obiad dzisiaj. Przerwa na obiadek? Czy to jest obiadek? A taka przegryzka. Przegryzka. Woda się grzeje. Patrzcie, będzie taki mocny. Kanapusie się robią. No co, będziemy jeść. Jak Ci się podoba plaża w Sarpinowie? Piękna. Fajnie, nie? Duża, szeroka. Jezus, woda idzie. Jest duża, mało, jest szeroka. Tak, mało ludzi. Mało ludzi, to prawda. Nie ma tych wszystkich. Ale to może dlatego, że pogoda taka wietrzna. Może wzburzone. Jak tam Piotruś? Miejscówka? Zmieniasz nakrycie głowy? Tu wygląda, że jak nie utopię stóp, to sobie zrobię kawę. Tutaj wybrałeś kawiarnię? Tak. Na dzisiejszą kawkę popołudniową. Obiekt 4 gwiazdki. No to dobra. Łabądek. Sobie wpływa. Mielno wita mnie. Idźcie.
Jak Kasia ci się mielno podoba? Piernikowy dom do góry nogami. Mówiłaś Lodziusia? No to jest zimno. Właśnie. I właśnie to jest to, co nie do końca chyba lubimy. Przyjechaliśmy się przekonać, że nie jest to miejsce dla nas, jak na razie wszystko się sprawdza. Zobaczymy jak dalej. Mielno, czyli polska stolica rozpusty i grzechu. Mielność się. No to prawda. Tutaj więcej kebabów niż smaczalni. Wiecie, mówi, że Mielność się. Trochę ma rację. To już imprezują. To jest do tego stworzone chyba miasto. Albo ludzie do tego stworzyli. Bo położone jest ładnie. Natomiast... No, dużo młodych osób. Niepełnoletnich bez dowodów w Biedronce kupują browary. Inny klimat jest, inny. Jezioro Jamno. Jedziemy sobie Mierzeją. Znaczy jeszcze troszkę gorsza niż była, ale jeszcze nie jest źle. Jesteśmy na Mierzei. Jesteśmy przygotowani już do noclegu. Jedzonko, potem schować resztki. Zabezpieczyć śmieci. No i idziemy spać. Idziemy sobie robić kolacyjkę. Dzisiaj bigosik. Dzisiaj wcześniej się rozłożyliśmy, bo znaleźliśmy, wydaje się, całkiem spoko miejsce do spania. To uznaje, że dziko wyjeżdżamy przy tym. Oby. Wspomnieliśmy się od wiatru. Miejsca mamy całkiem dużo. Herbatkę i bigosik. I chleba. Tutaj parking. Dzień dobry. Dzień czwarty. Kasia jeszcze śpi. Opatulona. Temperatura była chyba niższa niż w prognozach. Trzeba powoli wstawać. Pakowanko. Pakowanko, a raczej upychanko. Śpiworki fajne, ale no tej nocy nie trzymały. Dobrze ciepła. Puściły zawór. Zawór puścił i człowiek zmarł. Centralne się wyłączyło w nocy. Najwięcej roboty to jest z tym rozpakowywaniem, rozkładaniem, składaniem, upychaniem, układaniem. No, widzisz, tak jak wczoraj... Segregowaniem. Tak jak wczoraj spaliśmy w hotelu, no to fajnie, wstajesz rano, pakujesz się mniej więcej i jedziesz, nie? Ruszasz od razu. Co dzisiaj jeszcze w kuchni poleca? Dzisiaj owsianka truskawkowa. Ja mam czekoladową. I całkiem niezła. Właściwie to zostało tylko dopakować i jedziemy. Jak, Kasiu, ruszyli? Dzień czwarty. Jedziemy Mierzeją między jeziorem Jamno a Morzem Bałtyckim. Dzisiaj fajnie, nie wieje, ciepło. Można w krótkim. Fajny przystanek? Fajny. Taki odmalowany. No. Odjechaliśmy parę kilometrów od linii brzegowej. Klimat całkiem inny.
wsi spokojna, wsi wesoła. Jest sobota, więc nie jest to niedziela, bynajmniej. A jest taki spokój. Fajny domknięć z cegły. Aktualizacja zapasów i jedziemy dalej. Przerwa na drugie śniadanko. Kawka, herbata i takie tu mamy widoczki. Wiatraczki leniwo się kręcą dzisiaj, ale jest super, jest ciepło, czuć wiaterek, jest ekstra. Jakby było tak jak dzisiaj, cały czas, to by... O, miodziuś. Dąbki, dąbki, robisz to źle. Klimat, no taki nie nasz. No. Mimo wszystko. No blisko. Jakby ktoś chciał działkę kupić, to są do sprzedania. Fajna ceglana zabudowa. Które twoje? Moje nagrane diakai. Albo możemy po pół. Po pół to się wiesz. Co, świętujemy prawie półmetek. 210 km za nami. Prawie robi wielką różnicę. 230 przed nami. Zdrówko. Za spotkanie. Ten odcinek tutaj fajny. Od morski przez te wsie. Dzień dobry, port Darłowo. Prawie same odcinki z kostki brukowej, do tego nierównej. Droga wzdłuż portu, mega, mega dziurawa. No i chyba do tej pory najgorszy utwardzony odcinek na trasie. No i w Darłowie. W Darłowie mamy duże molochy. My kierujemy się w kierunku jeziora Kopań i będziemy sobie jechać mierzeją, pewnie po płytach betonowych, z tego co pamiętam. Się okazało, że to jest plaża Kopań, ale gmina Darłowo. No i plaża fajna. Zresztą jak większość plaż przy Bałtyku. No. Naprawdę są... Są fajne. Są fajne, piaszczyste, szerokie. Dzisiaj może spokojniejsze. Takich fal oczekiwaliśmy, takich spokojnych, a nie takie jak były przez dwa dni. W
Pływanie w morzu zaliczone. Woda zimna. Nic przyjemnego. Piaseczek cieplut. Leżeliśmy troszkę na plaży w Darłowie. No i doszliśmy do wniosku, że jedziemy dzisiaj do Jarosławca i tam bierzemy sobie nocleg, żeby się komfortowo przespać. Podoba trasa z Darłowa do Jarosławca. No piękna, to jest chyba najlepsza część tej trasy Elbis. Kasia mówi, że na rolki ekstra. Na rolki ekstra, czyli wróci z rolkami. No ale to, faktycznie, samo Darłowo, no takie o. Nie było szału, ale za Darłowem w kierunku Jarosławca super. Bory, plaże piaszczyste, cisza, spokój. Jest sobota, więc no też. Weekendzik, a wydaje się, że jest niedziela. Tutaj tam drzewa ścięte zrobili takie grzybki. Już powoli myślimy o noclegu. Dzisiaj już takie trochę zmęczenie weszło. Nie jest późno. Jest 17, ale jakoś już chciałoby się odpocząć. Latarnia w Jarosławcu. Pip. Czyli co, tu śpimy? Tu śpimy. Gdzie rowery? No gdzieś znajdziemy. Na razie trzeba zapytać, gdzie tu się wchodzi. Dobra, na szybciutko Kasia zabukowała. No, jak mam. Noclek. Ale bardzo ładnie. I wygląda, że będzie też impreza. Basen. O, tam jest basen, to tam idziemy. Gdybyś chciał na pewno tam spacerować. Troszkę się pomoczymy. Przynajmniej jest ciepło, nie? Ciepło, no bardzo ładnie. Można po całym dniu zrelaksować. Ty raz na wozie, raz pod wozem. Kasia dzisiaj w basenie popływała, a na wieczór zażyczyła sobie ognisko. Tak. Tak, no i... Jest ogień, będzie kolacja. Kasia chciała ognisko. To jest ognisko. Wszystko tak jak Kasia. Nieprawda, to tobie się marzyło, ja tutaj. Ja chciałem ognisko? Ja rezerwuję tam, gdzie, żeby wszystkie oczekiwania spełnić. Fajna miejscówka do polecenia. Domki 8 i 5-osobowe. Przy lasku, altanki, grille. Można sobie ognisko zrobić. Można się w jacuzzi pokąpać. Można w basenie popływać. Bilard, wszystko jest. Bilard. Jest koszykóweczka. Jesteś zadowolony? Tak, no jestem zadowolony, bo siedzę i odpoczywam. Jedynie trochę zimno w pokoju, nie? No jest drugi, jest 3 czerwca i niestety ogrzewanie jest wyłączone. No ale 1 czerwca było włączone. To prawda. Piotr? Co ja? Spakowanie, godzinka codziennie i jesteśmy gotowi. Pakowanie, rozkładanie. Pakowanie, rozkładanie. Tak, ale szczęśliwie wyjeżdżamy. Szczęśliwie. 11 godzina. Szczęśliwi czasu nie liczą. U, cieplutko się robi w słoneczku, bardzo ciepło. Dobra. To co, ruszamy. Dzień 5. No to jedziemy. Kierunek Ustka przez dwie wsie, miejscowości, tak troszkę oddalone od morza. Chcemy już dzisiaj odwiedzić Zagrodę Śledziową. Tam coś zjeść. Sztosik. Możliwe. Po lewej naszej stronie teraz nie widać, ale jest jezioro Wiczko. Może widać. O, tutaj widać. Jezioro Wiczko. Objeżdżamy je z zachodniej strony, a potem od południa. No i sypiemy. No i tutaj się kończy kostka brukowa ulubiona z Zachodniopomorskim i Szuterek. Ale te wsie tutaj nadmorskie, oddalone od linii brzegowej, mają swój urok, mają klimat. Nie są takie zaniedbane, tylko takie asotorolne normalnie gospodarstwa. Krówki,
górki. No fajnie, domy w kratę. Nie pamiętam, jak one się nazywały, no ale to jest takie postniemieckie wiejskie budownictwo. Jeden do jednego. Jeden dzień w kasku, jeden dzień bez. Jak z kaskiem, to wolniej. Jak z kaskiem, to szybciej. Dzisiaj jedziemy z kaskiem, to jedziemy szybciej. Krótki przegląd trasy i celem, znaczy planem takim maksimum na dzisiaj jest Łeba. Czyli 100 km by to było. No ale zobaczymy, jaka będzie droga, bo właśnie zjechaliśmy na szutrówkę, no i prędkość też spadnie. Zobaczymy, takie okoliczności przyrody dzisiaj. Odcinek prosty i 26 ciśniemy. No to dzisiaj kilometry będą przybywać. Wczoraj pod wiatr to tak z dychem mniej trzeba było jechać, bo się zajechali. A tak to ciśniemy. Jedziemy przez miejscowość Zaleskie, czyli takie taka pomorska zalasowa. Ale jest zabawa. Tak. Zagroda śledziowa. Już czuć śledzika. Bardzo, bardzo ciekawy klimat. Ale w macie normalne leżenie, a nie takie tak ze wspomaganiem. Ja mam normalne. Myślę, że jedzie po drugie. Zasłużony posiłek? Zasłużony. No. To zdrówka za spotkanie. To jest blisko zero czy zwykłe? Nie, zwykłe. I co jemy? Bardzo szybko podają. Śledziobułę. Śledziobułę. Ty masz smażone śledzie na patelni? Nie, ja chciałam śledziobułę. A nie, to dla mnie jest. Pół na pół. Nie, co ty? Dla mnie, co ty? Jest no. Nasza ziemia obiecana? Jest. Jedzenie naprawdę... Warto. Top. Zboczyć. Top topów. Mega smaczne. Tak dobrego śledzia w życiu nie jadłem. Jak to oceniasz? Jak oceniam, Piotruś? No. Jak oceniasz obiad? Jedzam to tak. Pyszne, tylko no, chcieli mnie okraść. Jak to? A raczej mój mąż właśnie chciał mnie okraść z połowy burgera. No niby tak. Dobrze, że tutaj ja się zaczęłam awanturować, bo bym nawet nie polizała. No, ale to było najlepsze rybne jedzenie, jakie jadłem w życiu. No, rybne tak, to prawda. To jest sztos. Smaczniejszy niż sushi. Nie jestem zaskoczona, bo tak myślałam, że będzie sztosik. No, mega dobre. Miejsce na pewno warto. Warto dać serduszko i zostawić opinię. Opuszczamy śledzik top. Szkoda, bo było tak dobrze, że... Ale przyjedziemy jeszcze kiedyś. Jak będziemy nad morzem, to odwiedzimy tu. No, miejscówka jest naprawdę obowiązkowa. To prawda. Zjedliśmy obiadek, jedziemy dalej. Wszystko wokół żarcie się kręci. Niedziela niehandlowa. Lidelek zamknięty. No nic, jedziemy dalej. Ale jedzenie mamy. Spotkanie. Za spotkanie Warka Energy. Dzisiaj sponsoruje nas Warka. Dzisiaj chcemy do Łeby dojechać. Dlatego Warka Energy. Mam nadzieję, że załatwi sprawę. Ja też. Zobaczymy. Nie mówimy tak, nie mówię, nie, ale dobrze by było, bo wcześniej nie ma nigdzie noclegu. No, a noc... A noc ma być zimna. A noc zimna. No. Więc pasowałoby się w jakimś hostelu przespać. Damy radę. Na spokojnie. Wyjechaliśmy z Ustki i jedziemy przez las, betonowymi płytami, ale lepiej, bo przed chwilką jechaliśmy po piasku. Także tutaj całkiem fajnie. Stacja Wytowno i skrzyżowanie
ze znakiem uwaga samochód, a ja wpadłem na skrzyżowanie jak do siebie. Skończyła się fajna droga, zaczęła się trochę gorsza. To już jest chyba pomorskie. Czyli co, wstajemy późno czy nie późno? Późno wstajemy. Ale co to? Wyruszamy zawsze koło 10, 11. Potem jest wiadomo, śniadanko, obiad. No i zawsze jest koło 15 przejechane koło 40 km. No. Czyli nie za dużo. No i później troszkę gonimy. No ale widocznie taki nasz styl. Po takich płytach muzyka jak na dobrej imprezie. Jak się do śmietnika idzie. O, nieco lepiej. Rowy, jakich nie znać. Wyspa rozbitków. Tutaj w lewo. Fajny kościółek. Jakby się ktoś zastanawiał, czy w miejscowości równo jest równo, to nie jest. Dziury jak cholera. Uff. Fajnie się siedzi? Fajnie. No widzę, że morale podskoczyły. Taka, jeszcze chwilę się podbijam. Przystań rowerowa. Fajna, ale nieczynna. Szkoda. Musimy dojechać. Musimy. Nocleg zarezerwowany, więc nie ma opcji. No. Zrezygnować teraz. Słowiński Park Narodowy przed Łebą. To dramat. Pełno piachu. Ale co gorsza, jest tyle komarów, że jak się nie kręci korbą, to cię chcą zjeść żywcem. A jest tyle piachu, że cały czas rower się zakopuje. Trzeba podprowadzić. Jedziemy. Myśleliśmy, że szybciej zajedziemy, ale jest niestety nie. Piasek jak na plaży. Już byśmy chcieli dojechać, ale nie wiem, czy się uda. O! Pomału do celu to jest dobre określenie na tą drogę. Bo piachu jest co niemiara. Po trudach piaskowych w końcu dojechaliśmy. Wynajęliśmy sobie taki mały, urokliwy pokoik.
Dzień dobry, dzień szósty. Dzień dobry. Poranna kawka. Pierwsze problemy z inżynierią ekspresu. No i to nie tak. Tak to jest, człowiek rzadko na mieście kawę pije. Tak tylko jest. Rozpuszczamy do domu. Dobrze. No i to co? I jedziemy na promenadę w Łebie, zobaczyć nad morze i dalej w kierunku Władysławowa. Jedziemy w stronę portu. Kasia będzie pić kawkę. Gdzieś sobie znajdziemy ławeczkę i usiądziemy na spokojnie. Tu chyba główna droga w Łebie. Sporo ludzi, dużo zielonej szkoły. Dzieciaków pełno. No ale tak przyjemnie. Przyjemny klimacik. Przyjemnie, całkiem. Można kiedyś. Całkiem się nam tutaj podoba. W naszym ulubionym Lidlu. Tak. Wierzynki, bananki, jakieś pieczywko, coś na obiad. Ja procelek bawarski. No i co? Śmigamy. Dobra, jedziemy, opuszczamy Łebę. Kierujemy się na latarnię Stilo. Zapasy uzupełnione. Wszystko mamy. Humory dobre. Jeszcze. Jeszcze dobre. Stadniny. Mam nadzieję, że koń nie umarł, tylko odpoczywa sobie. Jest. Tak jest. Drzemka południowa. Krówki. Za Łebą znowu piachy przez las. Ale jakoś brniemy do przodu. Pomalutku. I tutaj w prawo na asfalt już. Kasia powiedziała, że ona już pieprzy do miasta rowerem i idzie na piechotę do Władysławowa. Tak. Idę po tylu kilometrach przejechanych rowerem. To jest pierwszy dłuższy spacer od 6 dni. To prawda. No i się nie chce układać. Fajne, lepiej się idzie niż jedzie. O! Jesteśmy. Latarnia morska Stilo. Jedziemy dalej. Latarnia Stilo zobaczona. Już jej nie odzobaczymy. Jedziemy sobie leśnym szuterkiem. Cieplutko dzisiaj, bardzo fajnie. Taka pogoda, no. Sam raz, top. Pierwsze bawole w serce od, myślę, że no, 3 lat. Co ty mówisz? Jakoś tak nie kupowaliśmy takiego fajnego pomidorka. Ale widać, że sezon, bo ty jesz pomidorka jak jabłko. Tak, ale fajnie, bo troszkę jeszcze tak nawodni. No, lub posiłek. Nie tylko batonik. Nie tylko droga. Nie tylko jazda. To smacznego. Smacznego. Po kawce. Dopijamy i jedziemy. Jeszcze 40 km. Do Władysławowa. Do Władzia. Do Władzia. I witamy się z Władziem po raz drugi w życiu. Chlop. Jesteśmy cali brudni w takim ciemnym kwiatu. Ciemnym kurzu. Bo była taka droga. Ciekawe jak reszta trasy. Za spotkanie. Zdrówko. To niekończąca się Wanoga. Super teren na kolarstwo. Piękne leśne ścieżki. Ekstra się jedzie. Wiatki dla rowerzystów. I dojechaliśmy do końca trasy nadmorskiej. Świetny odcinek. Naprawdę genialny.
można byłoby takim odcinkiem jechać i jechać. Dojechali tacy brudni. No. Ale dzisiaj lekko nie było znowu. Dzisiaj dużo kurzu. Nawet no. Można zobaczyć. Pod tarpikiem to by było dzisiaj ciężko. Nie byłoby się za bardzo gdzie umyć. Dlatego zdecydowaliśmy się na nocleg pod dachem. Dobry wieczór, Chłapowo. Tak? Chłapowo? Chyba tak, no. Jesteśmy w Chłapowie. Przed Władysławowem. Tu znaleźliśmy nocleg. Zrobiliśmy sobie małe zakupy na wieczór. No i zachód słońca. Koleżanko. Golden Hour. Przyszedł do nas. No fajnie, ciepło dzisiaj, cieplejszy wieczór. Morze fajnie szumi. I zaraz wciągniemy po Big Milku. Dzień dobry, dzień siódmy. Chłapowo dzisiaj, czyli przedmieścia Władysławowa. Tak mi się wydaje. Taki mądrala. Już jesteśmy spakowani. Dziesiąta godzina, czyli startujemy tak jak codziennie, dosyć późno. Bardzo ciepło w słoneczku. Dzisiaj chyba najcieplejszy dzień. W ogóle prognoza taka, że teraz ma być mega, mega ciepło. No zobaczymy, jak się będzie dzisiaj jechało. Cel Hel. Potem przemieszczamy się transportem publicznym do Trójmiasta i po Trójmieście pojeździmy i potem pociąg do Krakowa, tak? Tak. Pa. I wjeżdżamy na ostatni etap naszej wycieczki. W kierunku Helu jedziemy, już jesteśmy na Cypelku. Przed nami po prawej stronie Zatoka Pucka, po lewej Morze Bałtyckie. Ruch rowerzystów wzmożony. Chałupy, welcome to. Chałupy. Nie byliśmy jeszcze, nie? Na lewo czy na prawo? Przejeżdżaliśmy tylko, ale... Przejeżdżaliśmy, ale tak, nie zatrzymaliśmy się. Co, idziemy zobaczyć na molo. Na molo w Chałupach. Mierze Jachelska, Zatoka Pucka. No fajnie, woda czyściutka. Uuu, rzeczywiście. Chciało na przykład zmoczyć, ale... Czekaj, pokażemy. Na pewno. Plaża w Chałupach. Piaszczyście i szeroko. Kasia fotkę znaku wybyła. Pejk. Ze Świnoujścia. No to pełna trasa. No nie, nie pełna, bo jedziemy do Helu, a nie do Mierzei Wiślanej. Ale ten tak. Najpopularniejszy odcinek. Tak, najpopularniejszy. No dzisiaj szósty albo siódmy dzień. A pan skąd? A my z Kołobrzegu. Kasia docenia piękno kwitnących kwiatów na wiosnę. Tutaj z panem się wymieniliśmy spostrzeżeniami do trasy. Pan przez Kluki przejechał, mówi, że sucho było i że było zdecydowanie lepiej niż przez piaski w Łebie. Źle wybraliśmy trasę. Nie no, bo my byśmy... Ta trasa przez Kluki łączy się w Izbicy. Pan też przez Łebę jechał przez piaski. Tak. Tylko że w Klukach było sucho i dało się przejechać. Dobry, Kuźnica. Dobry, bardzo. Ludzie sobie spacerują w wodzie. Sympatycznie. W Kuźnicy. No fajna plaża. I tutaj z dwóch stron.
No tu jest słonio. Siadamy ci? A chcesz? No to dobra. Plaża w Kuźnicy od strony Zatoki Puckiej. No i woda fajna. Myślałem, że będzie zimniejsza. Ale taka dość do wykąpania się. Fajnie chłodzi. Nie. Na Jurasie. Myślę, że to jest jastarnia, molog jastarni, ale Kasia się opiera cały czas, że jesteśmy nie w Juracie. Nie opieram się, tylko się upieram. No upiera się, że jesteśmy w Juracie. No ale dobrze, no może być Jurata. Tylko, że nie wiem, czy w Juracie jest takie molo. I co, coraz bliżej celu i koniec wycieczki. Tak, coraz bliżej celu, ale dzisiaj na spokojnie sobie tutaj jedziemy cypelkiem. Zwiedzamy Biedronka. Dzisiaj pogoda świetna, doskonała do takiego powolnego zwiedzania. Cieplutko, to jest najcieplejszy dzień. Chyba pierwszy był najcieplejszy i ten jest najcieplejszy. No to nie, także... nie mogą być dwa najcieplejsze, jeden wybierz, który jest naj. Oba były równie ciepłe, czyli taką klamrą spinamy tą wycieczkę. Klamrą ciepła. Port w jastarni. Dzień dobry, Jurata. Opa. Jurata nas wita betonową ścieżką. Tutaj tu się jedzie. Tak jest. Kasia ma swoje molo w Juracie. Odcinek trasy R10 w jastarni. Nie, to już właściwie w Juracie. To jest już Jurata. Pięknie eksponowany na słońce. Więc w pełnych promieniach sobie jedziemy. Od Juraty taka to droga prowadzi do Helu. Fajna muzyka pod oponami. Szybciutko się jedzie. Bardzo przyjemnie. Dzień dobry, Malediwy. Takie rzeczy na Helu. Neptun helski. Jak ci się podoba? No, pokaźny. Pokaźny? No widzisz, ale on pokazuje tak, spokojnie. Może być jeszcze większy. No. Misja ukończona, piąteczka. Kolejny cel odhaczony na ten rok. Jesteśmy na Helu. Początek Polski, ruszyliśmy spod granicy niemieckiej. No i co, zadowoleni jesteśmy, pogoda piękna. 435 km, może tam trochę więcej, tyle było w planie. Także trasa ukończona. Super. Świetnie. Brawo my. Brawo my. Oh,
kilka godzin i będziemy w Krakowie. Może jest wyspanie. Może coś zdrzemniemy, ale podróż zakończona, cel zdobyty. My troszkę zmęczeni. Zmęczeni bardzo. Dobrej nocy.